troszeczkę. Jesteśmy koło Serów. Pomyliłem się. To jest tam. Chodźcie. Uważasz. Nie będziemy jechać asfalcikiem do Bobrowa, tylko chcemy sobie zobaczyć tutaj taki fajny przeskok. Widziałem taką małą trenówkę przez łąkę, żeby dotrzeć do tamtej popularnej przez taki mostek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu taka trochę mniej znana jest, zobaczymy jaki to jest przejazd. Czy to się da, czy nie bardzo. Myli nie budują, ok, budują. Może się da przejechać, zobaczymy. Chodzi z mostem. Niewyjeżdżone. Po tego mostku mówisz? No a teraz jest. Nawet. Zobaczymy, czy tam dalej się da. A nie, tam była prawa, gdzieś jak ten. Dobra, coś tam musi być przetarte. Widać, że ktoś może nie jeździ, ale łażą tutaj ludzie. Inaczej było zamknięte. Bo nie ma innego wyjścia. A kurka przedymana. Leży kupa gnoju. A już chyba wyschła. A i do truski. Spodziewałem się większych komplikacji. Albo wiem, bo pojedziemy sobie tutaj tą lewą stronę. Bo tam są drogę, to każdy zna, tam gdzie maratony jeżdżą na wprost. Po co nam to? Tu będzie bardzo ładnie. Chyba objazd jest bardziej dookoła. Nie da. Szkodzi. Czas puścić. Brawo! Nie tu! Może i tu? Aha, tam jest drugi przestyk. No, co o tym drugi. Tu mają taki wjazd i tu się robią imprezy nad tym jeziorkiem. Chodźcie zobaczymy, jak to wygląda. No. A nie, dobra.
20. Stu. Stu. Przygadam kocioł. Bierzemy na startówki. 500 w lewo. Kilometr. Żeby sobie do Bobrowa dojechać. Tak jest na razie plan. Potem zobaczymy. Jeszcze raz zamek pokazać, nie wiem, będę męczył, nie pamięta, że już to żeśmy filmowali. Może coś się zmieniło. Witamy. Witamy. Browary są. Więc jak niewiele trzeba, żeby było wszystko, jak mówił Górski. Dobra, patrzmy tylko. O, więcej kwiatków po prostu jest. Bajkowy. Ktoś to kiedyś zrobi i ten wy. No tak, tak, musiało do tego dojść, że się zorientujecie, gdzie to będzie. No nic. Atakujemy sokolikowe wzgórze. Teraz będzie taki ostry wycisk na początku, potem taki będzie w kratkę, różnie, raz dołek, raz górka. Ale i tak będzie bardzo ładnie, szczególnie jak wysokości nabierzemy. Sokolika akurat. Centralnie. No i tak, tu będzie skrzyżowanie. Można sobie prosto do góry szlakiem na przełączkę. To jest taka przełęcz akurat między górkami, między tymi cyckami słynnymi, czyli Sokolik i Krzyżna Góra. W prawo zwalić się do Karpnik,
a my ją najpierw odjeżdżamy na lewo, w lewą stronę. Odjechaliśmy z Sokolika, cały czas się wznosimy. Widokiem słabo, wegetacja wybuchła tak wyraz bujnie, więc teraz w tych świeżych liściach to niestety tam byśmy sobie zjeżdżali teraz w dół, ale przejdziemy sobie tutaj lekko do góry i spróbujemy na przełączkę zaraz się dostać i będzie fajnie. No to brawo, jak jesteście tacy odważni. Dobra. No to dobra, pompujemy. Nie ma. Nie, tu jeszcze można jechać, spoko. Może dalej zejdziemy. O, ostro. No tam rower dęba stanie. Dobra. Raz można spróbować. Zawsze golfy objeżdżamy. No może jest trochę dziwniej, trochę ostro. Musimy sobie wprowadzić. Ale podejrzewam jakieś małe konusy na folu i na dużej ramie. Podjazd w dupce. Dadzą radę tu wjechać. Powinno się tutaj nie ślizga na tym piachu. No tam trochę gorzej. Ale tu ładnie. No. Jak to mówią? Spokojnie. Zaraz się rozkręci. Jakby się wydawało, że najgorsze za nami, ale nie wiadomo. Zapadamy trochę tutaj. O, i dołki. O. Wiem, że trochę mało wygodnie. To jest jednak dla pieszych. No i co poradzę? Nie wiedziałem. Trzeba było tam serpentynkami jednak objechać. Ale już niedaleko. Ale niestety bardzo ostro. Korki by się przydały. Wyjmij tego kija. No, próbuj dalej. Najgorzej, że mi tu brakuje jednego kroku. No, chodź panowie. Chyba widać szczęśliwickie skały stąd. No sorry, miał być trochę lepiej, ale raz się żyje, jak to mówią, nie? No, ja ci dam. No myślę, że tędy. No dobra, ostatnie jakieś 50 metrów, no. Jakoś to trzeba wnieść. Nie ma rady. No chodźcie, na co czekacie? Jesteśmy na górze. Bez problemu, jest kolejka chyba. Za dużo ludzi na górze. No jest problem na górze. Jest problem, bo ludzi jest trochę za dużo. Po to, żeśmy tu tyle dymali, żeby czekać w kolejce. Nie będziemy chyba chcieli czekać w kolejce. Zobaczymy tylko stąd, jaki jest widok i czy chłopaki jadą, czy nie jadą, czy się zmęczyli. Zobaczymy. Chociaż sobie popatrzymy tutaj na górne pasmo. Gdzie nasze zuchy? Są! O! Rower dęba staje. Dobrze, koń, dobrze. No, nie będziemy wchodzić za górę, za dużo ludzi jest. Szkoda. To było coś, no. Teraz dopiero zasłużyliśmy na jakieś ciekawe picie. No, nie wiedziałem, że tyle wiary aż tutaj przychodzi. To jest pogodny dzień, jeszcze wolny w dodatku, nie? No, szkoda. Faktycznie. To było tak, jesteśmy z programu I'm Sorry. Czy wy wiecie, od kogo były te batoniki, które przed chwilą zeżarliście? To jest podstawa, żebyśmy przeżyli. No, trzeba się zawijać.
Dobra, chłopaki poczekają na mnie te 5 minut, ja sobie tam szybko wejdę i pokażę chociaż widoczek, trochę lepszy niż tylko ten. Jak ktoś ma lęk wysokości, to tak też nie za bardzo. Jeszcze chwilę. Pięknie. Okej. No to co? Będziemy schodzić. Wystarczy. Oj, stromo będzie schować. No tak. Sorry, korki znajdzie. Dobra, będzie trochę lepiej. Tak na granicy, że można na łeb polecieć. Dziękujemy. Muszę objeżdżać, żeby na nos nie polecieć. O, to tak chyba trochę za duży jestem. Oj. Dawaj, jedziemy! Troszkę może, no stromo, dobra tam. Bo jeszcze nogi pociąć o pół metra, to by było lepiej. Także się aż nogi ślizgają. To jest właśnie problem. Jesteśmy, tu jest przełączka. Z prawej, tam gdzie z naszej starej drogi rowerowej. Wejście. Prosto. Za 5 minut wszystkie skały już odpuścimy. Jedziemy na lewo i to już będzie dla nas koniec tej górki. Będzie co wspominać. Tu, ale to jest taki brzydki ten szlak, tam są doły, także tu dołączymy do tej drogi, cośmy tam wjeżdżali. A i będzie ten, będzie naprawdę dużo lepiej, lepiej, łagodniej i tak dalej, nie? Już nas zresztą nic nie da rady zmęczyć. Tu wchodziliśmy, no. Wiem, dużo rzeczy się ładnie zaczyna, kończy się różnie. Tak, mi chyba się zagrzały te tarcze. Thank you.
blokują. Chodzą na dwie strony, gdzie tylko się da. Tam byśmy się zwalili od razu do karpni. Natomiast my sobie pojedziemy w drugą stronę, zjedziemy w kierunku Janowic, tylko dlatego, po to, żeby od razu przejechać na rowerówkę. No. Tam na górze przed chwilą byliśmy, by tak pomyśleć, by tak szybko stracić tą piękną wysokość. No i co, mamy już zjaździk i płaska rowerówka, Janowice, Bobrów, Wojanów, Jelenia, już będzie tylko luz. Będzie odpoczynek. No świetnie, jakby powiedział to mój jeden z moich kolegów. Wycieczka była epicka. Coś w tym pewnie jest. Szkoda, właśnie są krowy. Krowy teraz są na lewej stronie pod lasem. I tu mi nie widać. Tyle z tego filmu. Nie wiem, czy polecam. Niekoniecznie. Może jakoś rozpiera siła. Lubi nosić rower na plecach. I chce trochę przygody. Wtedy
Jak najbardziej. Ale trzeba było pogadać chociaż jeden z takich wjazdów, wejść, no, żeby było troszkę inaczej. Powrót wzdłuż Bobru, bardzo wygodnie. Trochę ludzi jeździ, zwiększyć na bateriach. No i to będzie na tyle z dzisiejszej wyprawy. Pozdrawiam, hej! Thank you.